Polska ma w swoich dziejach wielkich bohaterów walczących z bronią w ręku o naszą niepodległość. W najdalszych zakątkach świata biliśmy się za wolność naszą i waszą. Ale mamy też wspaniałych odkrywców i wynalazców, zmieniających losy Polski i świata. O nich często wiemy niewiele albo zgoła nic. Przez całe dziesięciolecia od wojny byli świadomie zapominani lub niedoceniani. Nareszcie nadszedł czas, byśmy mogli z dumą o nich mówić i przypominać Polsce i światu o naszych wspaniałych rodakach. Aleksander Wasiutyński urodził się w 1859 roku w majątku Lisowice w okolicach Koluszek. Uczył się początkowo w Warszawie w gimnazjum rządowym, następnie, jak wielu Polaków wówczas w okresie zaborów, studiował w Instytucie Inżynierów Komunikacji w Petersburgu. Uczelnia ta była jedną z najlepszych ówcześnie w Europie uczelni technicznych, kształcących inżynierów komunikacji, zajmujących się projektowaniem i eksploatacją sieci kolejowej, sieci drogowej oraz śródlądowych dróg wodnych. Była to uczelnia zorganizowana niegdyś przez francuskich specjalistów w Petersburgu. W tej uczelni bardzo wielu Polaków właśnie kształciło się, głównie wywodzących się ze zubożałej szlachty, i można powiedzieć, że była to główna i najważniejsza uczelnia w Imperium Rosyjskim, kształcąca właśnie specjalistów w zakresie budowy i eksploatacji kolei żelaznych. Przez wiele lat profesor Wasiutyński pracował jako początkowo inżynier służby drogowej, a później inżynier do specjalnych zleceń przy zarządzie drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej w Warszawie, i podczas tej pracy miał znaczące osiągnięcia, chyba największe w zakresie właśnie techniki kolejowej, ponieważ początkowo opracował nowy typ szyny kolejowej, która zresztą została nazwana od jego nazwiska. Było to związane z przebudową drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej i jej przystosowaniem do kursowania znacznie cięższego taboru. Właśnie szyna konstrukcji profesora Wasiutyńskiego została wprowadzona nie tylko na drodze żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, ale później też na całej sieci kolei rosyjskich, zarówno prywatnych, jak i państwowych. W późniejszym okresie zaprojektował również inne szyny kolejowe, zarówno typu lekkiego, średniego, jak i ciężkiego. Chociażby również szynę ciężką typu S42, która do dzisiaj jest wykorzystywana nawet na polskiej sieci kolejowej, jest stosowana jeszcze w bocznych torach. Natomiast było to bardzo duże osiągnięcie związane z zaprojektowaniem nowych typów szyn i ich przyjęciem w rosyjskim kolejnictwie, co wiązało się jakby z przebudową sieci kolejowej i dostosowaniem jej do kursowania cięższego taboru, cięższych parowozów przede wszystkim. Brał również udział w pracach związanych z obliczaniem i projektowaniem nowych konstrukcji mostowych, co również było wymuszone jakby rozwojem konstrukcji taboru i wprowadzeniem do eksploatacji ciężkich parowozów. Natomiast z całą pewnością jego największym osiągnięciem były badania nad torem kolejowym prowadzone właśnie na kolei warszawsko-wiedeńskiej w specjalnie zorganizowanym przez niego tak zwanym posterunku badawczym we Włochach pod Warszawą, gdzie po raz pierwszy w zasadzie w światowym kolejnictwie zastosował nowoczesną metodę badań pracy toru kolejowego pod przejeżdżającym taborem kolejowym, wykorzystując fotografię. I to było na tyle nowatorskie osiągnięcie, że wyniki właśnie tych badań zostały opublikowane w bardzo wielu periodykach kolejowych, ówczesnych niemieckich i amerykańskich, i za tą pracę właśnie profesor Wasiutyński otrzymał złoty medal na wystawie w 1900 roku. Warto zaznaczyć, że w roku 1905 zaangażował się również w poparcie dla wprowadzenia polskiego języka wykładowego i podczas protestów również angażował się w tym czasie, kiedy podczas rewolucji ta sprawa była dyskutowana i były też później liczne represje wymierzone w studentów. Natomiast bardzo ciekawe jest też to, że profesor Wasiutyński wykształcił właśnie całe grono inżynierów komunikacji, inżynierów kolejowych, zarówno właśnie w okresie jeszcze właśnie rosyjskim, jak i już później po odzyskaniu niepodległości. Natomiast jeśli chodzi o najważniejsze osiągnięcia inżynierskie profesora Wasiutyńskiego, to tutaj też trzeba przytoczyć kwestie związane z unowocześnieniem sygnalizacji i systemów sterowania ruchu kolei warszawsko-wiedeńskiej. Profesor Wasiutyński w trakcie podróży technicznej
odwiedził szereg europejskich zarządów kolejowych we Francji, w Niemczech, ale też różne nowoczesne koleje rosyjskie, zbierając informacje dotyczące możliwości zastosowania nowoczesnych urządzeń sterowania ruchu kolejowego na drodze żelaznej warszawsko-wiedeńskiej. Chodziło po prostu o centralizację zwrotnic, zastosowanie aparatów blokowych, semaforów. I po zakończeniu tej podróży wybrał system urządzeń właśnie sterowania ruchem aparatów blokowych i semaforów, które zostały zastosowane na drodze żelaznej warszawsko-wiedeńskiej. Warto zaznaczyć, że kolej warszawsko-wiedeńska była jedną z najnowocześniejszych linii kolejowych w Imperium Rosyjskim. Była budowana wcześniej jeszcze właśnie przez polskich inżynierów Banku Polskiego, stąd też zastosowana normalnotorowa europejska szerokość toru, a nie rosyjska szerokość toru 1524 mm. Na kolei warszawsko-wiedeńskiej wprowadzano szereg nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie właśnie zarówno taboru kolejowego, ale także budowy nawierzchni. W 1910 roku profesor Wasiutyński opracował i wydał pierwszy polski podręcznik z zakresu właśnie eksploatacji i budowy kolei o nazwie Drogi Żelazne. Był to bardzo ważny podręcznik, który obejmował całokształt właśnie zagadnień związanych z projektowaniem, eksploatacją, utrzymaniem linii kolejowych od strony zarówno służby drogowej, jak i od strony sygnalizacji kolejowej, częściowo również od strony właśnie taboru kolejowego. Podręcznik ten został ponownie wydany w roku 1925 w wersji rozszerzonej i zmienionej przez autora. Bardzo interesujące jest to, że praca ta do dzisiaj w pewnym stopniu nie straciła swojej aktualności, jeśli chodzi o zagadnienia związane chociażby właśnie z projektowaniem linii kolejowych, z zagadnieniami związanymi chociażby z projektowaniem głowic dużych stacji kolejowych, tyczeniem i obliczaniem łuków kolejowych, więc pomimo tego, że minęło już, prawda, około 100 lat od czasu jego, myślę, że już nawet ponad 100 lat od czasu jego wydania, praca ta posiada bardzo duże znaczenie również od strony, powiedziałbym, nie tylko technicznej, ale pewnej filozofii projektowania i eksploatacji dróg żelaznych. W 1918 roku został aresztowany przez bolszewików i w 1919 roku powrócił do Polski. Bardzo szybko objął stanowisko profesora Politechniki Warszawskiej i został szefem katedry budowy kolei żelaznych i na tym stanowisku pozostawał do 1939 roku. Wznowił prace związane z badaniami toru kolejowego, które były prowadzone już z wykorzystaniem nowoczesnego instrumentarium z lat 30. Oprócz tego od samego początku był członkiem Komisji do Spraw Przebudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego. I w ramach tej komisji prowadził właśnie działania związane z projektowaniem i budową warszawskiej linii średnicowej. Była to absolutna konieczność, przebudowa warszawskiego węzła kolejowego i dostosowanie go do funkcji właśnie takiej sieci kolejowej krwiobiegu stolicy odrodzonego państwa było niezwykle ważnym przedsięwzięciem technicznym i też organizacyjnym. Stąd też właśnie według koncepcji profesora Wasiutyńskiego cały zespół inżynierów, przede wszystkim Biura Projektów i Studiów PKP, zaprojektował linię średnicową, która była realizowana wraz z tunelem średnicowym oraz mostem średnicowym przez Wisłę. Była to linia kolejowa, która była bardzo nowoczesna. Również oczywiście tutaj zbudowano już w latach 30. dworzec główny nowoczesny. Można powiedzieć, że na linii średnicowej po raz pierwszy zastosowano nowoczesną blokadę półsamoczynną systemu Ericssona i Westinghouse'a z sygnalizacją świetlną. Wówczas po raz pierwszy na sieci kolejowej PKP zastosowano sygnalizację świetlną. I linia średnicowa była też połączona z budową dużych stacji właśnie postojowych dla kierunku właśnie wschodniego i zachodniego, czyli była to stacja Warszawa-Szczęśliwice i Warszawa-Grochów. Było to też związane z dużym oporem i tutaj można powiedzieć, że profesor Wasiutyński prowadził też działalność publicystyczną, podejmował różne rozmowy z politykami, żeby przeforsować budowę linii średnicowej i pokazać znaczenie tej przebudowy. Bardzo ciekawą rzeczą, jeśli chodzi o działalność też profesora Wasiutyńskiego, no to jest oczywiście ta praca na rzecz wojska, jeśli chodzi o chociażby obliczenia w latach 30. przepustowości poszczególnych linii kolejowych i stacji kolejowych dla ruchu wojennego podczas mobilizacji sieci kolejowej i w dużej mierze właśnie
Te prace były później wykorzystywane podczas mobilizacji w 1939 roku, chociaż oczywiście transport kolejowy został bardzo szybko sparaliżowany właśnie przez przede wszystkim działania niemieckiego lotnictwa. Profesor Wasiutyński zarówno w Instytucie Inżynierów Komunikacji, jak i w Warszawskim Instytucie Politechnicznym w okresie jeszcze właśnie przed I wojną światową, jak i w okresie międzywojennym w Politechnice Warszawskiej wykształcił właśnie grono swych uczniów, którzy byli wybitnymi specjalistami w zakresie budowy i eksploatacji kolejnictwa i mieli znaczący wkład w unowocześnienie polskiego kolejnictwa w okresie II Rzeczypospolitej, a także w odbudowie polskiego kolejnictwa po zniszczeniach wojennych w okresie powojennym, kiedy nadal byli czynni zawodowo, no można powiedzieć, że do lat 70. Tak samo jak wielu warszawiaków po upadku Powstania Warszawskiego, profesor Aleksander Wasiutyński znalazł się w obozie w Pruszkowie, skąd został wywieziony do Jędrzejowa. Nie przetrzymał podróży otwartą węglarką przy niskich temperaturach i opadach. Ciężko zachorował, został wyniesiony w Jędrzejowie z wagonu, ale nie odzyskawszy przytomności, zmarł w pobliżu Jędrzejowa na posterunku policji.